rosnących kontrola skarbowa. Z podatków, pomimo tego, że stawki tychże podatków pozostają bez zmian, a więc obciążenia nie zmieniły się, nie wzrosły. Jeśli mówimy o liczbach, bo o nie ojciec zapytał, to te 20 miliardów wspomniane podczas wczorajszej konferencji prasowej przez wicepremiera Morawieckiego i ministra Banasia, to są przewidywania ich. Oczywiście jest to liczba istotna, ale ja chcę wspomnieć także o tym, co już mamy osiągniętego i podanego przez Ministerstwo Finansów, czyli dane opublikowane ex post. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku dochody z podatku VAT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o prawie 25%, dokładnie 24,4%. To jest to około 18,5 miliarda złotych nominalnie. A przecież program 500+ kosztował nas w ubiegłym roku tych miliardów 25. Trochę więcej niż się wcześniej, nawiasem mówiąc, spodziewaliśmy. Z innych podatków, z podatku akcyzowego i podatku od gier, mówimy o pierwszym półroczu tylko tego roku, nie o całym roku przecież, który jeszcze trwa, te wpływy były wyższe o prawie 2 miliardy złotych, o 2, nawet ponad 2 miliardy były wyższe wpływy także odpowiednio z podatków PIT i CIT, a więc podatków dochodowych, podatków płaconych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne, a więc przede wszystkim przedsiębiorstwa. Niemniej jednak ważny wniosek, który z tego, o czym mówimy, płynie, najważniejszy bodaj jest taki, iż okazało się, że do radykalnej poprawy sytuacji budżetu nie potrzeba było wcale, przynajmniej na dotychczasowym etapie, jakichś szczególnie wysublimowanych narzędzi, ani tym bardziej, jak już stwierdziłem, podwyżek podatków, bo urzędnicy podlegli Ministerstwu Finansów, a zwłaszcza szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, po prostu wzięli się do pracy. Owszem, część kadr wymieniono, wskazano na nowe priorytety, przesunięto akcenty w działaniach kontroli skarbowej czy celnej, dano przykład z góry, przykład wytężonej pracy. Krótko mówiąc, przestano kryć oszustów, a pozwolono spokojnie pracować drobnym przedsiębiorcom i efekty w przełożeniu tak na kondycję budżetu państwa, jak i na cały nasz wzrost gospodarczy są widoczne gołym okiem, bo nie jest tajemnicą, że oszust podatkowy, że nieuczciwy przedsiębiorca, właściwie powinienem powiedzieć przedsiębiorca w cudzysłowie tylko, jest największym wrogiem nie samego fiskusa, ale także drugiego przedsiębiorcy, z którym także często nie rozlicza się uczciwie, wobec którego tworzy on za pomocą swojej działalności nieuczciwą konkurencję, bo nie płacąc podatków może oferować konsumentowi towar czy usługę taniej niż ten, który ze wszystkich zobowiązań wobec państwa się uczciwie wywiązuje. I naprawdę, mówiąc o tym, że urzędnicy wzięli się po prostu do pracy, nie przesadzam, bo jeśli spojrzymy na to, iż w czasach już na szczęście minionych, a więc w latach rządów Koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, Służba Celna i Skarbowa kontrolowały dziennie 20 ciężarówek jeżdżących po polskich drogach, także tych, którymi wożone są towary akcyzowe, a więc szczególnie wyżej ze względów ważnych społecznych opodatkowane, a dzisiaj tych ciężarówek potrafi ta sama służba skontrolować 1000, to nic dziwnego, że wpływy rosną, że skala przestępczości maleje, że tak zwane zjawisko, tak zwanych karuzel podatkowych po prostu topnieje w oczach. Nie sposób nie wspomnieć, jeśli o tym rozmawiamy, o pakiecie paliwowym funkcjonującym od 1 sierpnia ubiegłego roku, który również przynosi wymierne efekty. Ten pakiet paliwowy polega na trzech głównych rozwiązaniach. To jest na tym, iż koncesje na obrót paliwami z granicą mogą otrzymać tylko polskie firmy, że jest termin 5-dniowy na płatność podatku VAT przewozu paliwa i że kontrahenci mają za swój obowiązek nawzajem się weryfikować przynajmniej na takim pobieżnym poziomie, do jakiego mają dostęp. Inne narzędzia, które zostały do tej pory użyte, to są jednolity plik kontrolny, nowe limity rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorstwami, to są także wysokie kary i rosnąca w ogóle sprawność służb skarbowych, która najwyraźniej odstrasza przestępców. Niemniej przed rządem i aparatem celno-skarbowym jeszcze mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo pracy. Powiedziałem
powiedziałem, że zrobiono porządek z sektorem paliwowym, ale dwa inne ważne sektory akcyzowe, tytoniowy i alkoholowy, i jeszcze czekają na zrobienie tego porządku. Poza kontrolą państwa w dużej części pozostaje na przykład produkcja suszu tytoniowego i sprzedaż go potem podmiotom pośredniczącym. W przypadku sektora alkoholowego mamy bardzo zawiłą metodologię liczenia akcyzy, na której korzystają niektóre tylko sektory tejże branży. A więc, a przecież akcyza powinna być liczona w sposób możliwie prosty, czyli od zawartości czystego alkoholu, etanolu, prosto i skutecznie i uczciwie wobec nas wszystkich i gospodarki i budżetu państwa. Reasumując, poziom wykonawczy, na poziomie wykonawczym sprawność Ministerstwa Finansów i podległych mu służb zdecydowanie się poprawiła i jest wręcz znakomita, ale polityka podatkowa i postęp, zmiany, jakie się w jej obrębie dokonują, pozostawiają ciągle do życzenia. Urzędnicy, jak to urzędnicy często, chcą ciągle iść po linii najbliższego oporu. Jeśli wprowadzają nowe podatki, tak jak ostatnio zapowiedziane od papierosów elektronicznych, to podatki wysokie. Jeśli zapowiadają walkę z optymalizacją, to bez zbędnego wysiłku. Mamy przecież klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, wymierzoną w tych, którzy nie rozliczają się a jednak ona z jakichś powodów urzędnikom nie wystarcza i chcą przyszłego roku wprowadzić nam limit zaliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków na wartości niematerialne, od zysku, a nie od przychodów. To źle, bo to uderzy w małych przedsiębiorców, tych będących w procesie restrukturyzacji, słabiej sobie radzących, skupionych na swojej wyłącznie wąskiej działalności, a kupujących inne usługi na zewnątrz, to temat na osobną rozmowę. Ten rząd robi porządki po swoich poprzednikach, po których zastał w wielu miejscach, ścisnął stajnię Aukiasza w sposób naprawdę skuteczny. Wiele pozostało mu jeszcze do zrobienia. Te porządki dotyczą nie tylko budżetu państwa i strony jego dochodowej, a więc podatków, ale także w spółkach Skarbu Państwa. To wygląda na cud, ale nie jest żadnym cudem, jest po prostu zerwaniem z nieprawdopodobną skalą złodziejstwa, że spółki takie jak LOT czy takie jak Poczta Polska potrafią dosłownie z roku na rok wychodzić na prostą, dawać podwyżki swoim pracownikom, rozwijać swoją działalność i ze strat wychodzić na wielomilionowe wyniki dodatnie. To wszystko będzie jeszcze trwało i jest to proces, ale w tym procesie, w jego uskutecznianiu musimy trzymać się możliwie prostych, powiedziałbym nawet klasycznych działań, zasad. Pozwólmy ludziom działać, dbajmy przede wszystkim o dobro konsumenta, a prawo niech będzie proste, podatki niskie, choć egzekwowane z żelazną skutecznością. Bardzo dziękuję panie doktorze za ten komentarz. No i takie ludzkim językiem powiedzenie o tym, o czym słyszymy często w mediach. Informacje, które do nas docierają, a często kilka procent tylko tej informacji rozumiemy. Bardzo dziękuję panie doktorze i do usłyszenia. Do usłyszenia. Szczęść Boże, pan doktor Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula był gościem audycji Aktualności Dnia i na tym kończymy już tę część audycji Aktualności. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Oczywiście o godzinie 16 aktualności druga część. Gościć będziemy posła do Parlamentu Europejskiego, pana Zbigniewa Kuźmiuka. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz pan dara. Powstańcie z mocy, Bóg nas wyda. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara,
Rosjanie deklarowali tuż po katastrofie smoleńskiej, że Polska będzie miała nieograniczony dostęp do miejsca tragedii, przypomina poseł Wojciech Skurkiewicz. MSZ Polski przekazało dziś na ręce ambasadora Rosji notę dyplomatyczną, w której wyrażono zaniepokojenie w związku z utrudnianiem dostępu do tego miejsca. Przedstawiciele polskiej dyplomacji wskazują tu na kwestię budowy pomnika. Warszawa i Moskwa już w 2010 roku zdecydowały o rozpisaniu konkursu na monument. Polskie władze podtrzymują gotowość do rozmów na temat planów budowy pomnika. Poseł Wojciech Skurkiewicz podkreśla, że upamiętnienie ofiar w tym miejscu jest szczególnie ważne. Polityk ma nadzieję, że ta kwestia powróci podczas dwustronnych rozmów. Przypomnę, że jeszcze przed kilkoma laty został rozpisany konkurs na ten właśnie pomnik, ten monument. On został rozstrzygnięty. Ta propozycja budowy tegoż pomnika została zaprezentowana stronie rosyjskiej i ona spotkała się ze wstępną akceptacją. Później nie wiedzieć czemu Rosjanie wycofali się z deklaracji zgody na budowę tego pomnika, ale mam nadzieję, że to będzie temat, który bez wątpienia powróci w naszych rozmowach i relacjach polsko-rosyjskich. A projekt zakłada wzniesienie czarnego muru wysokiego na około 2 metry i długiego na 115 metrów o żałobnym cmentarnym charakterze, na którym znajdą się nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy. Rosja uznała, że pomnik jest za duży i zaproponowała jego zmniejszenie. W listopadzie 2010 roku na miejscu katastrofy stanął kilkumetrowy drewniany krzyż. Postawiło go Stowarzyszenie Katyń 2010, skupiające rodziny części ofiar katastrofy. Upamiętnienie to miało być w założeniu tymczasowe, bowiem liczono na powstanie pomnika. Również od 2010 roku miejsce katastrofy upamiętnia symboliczny głaz. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zarezerwowało dodatkowe 35% mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu. Do tej pory PGNiG miało zarezerwowane 65% mocy terminalu. Umowa umożliwiająca wykorzystanie pełni mocy przesyłowej terminalu dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 roku do 1 stycznia 2035 roku. W tym czasie spółka będzie w stanie sprowadzać drogą morską około 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Do tej pory opłacaliśmy całość kosztów operacyjnych działalności terminalu, mimo iż korzystaliśmy tylko z części jego mocy przesyłowej, zaznacza prezes PGNiG Piotr Woźniak. Ponosiliśmy koszty na poczet ewentualnego wykorzystania tej mocy przez kogoś innego. Regulator wyraźnie, kiedy nakazał spółce PGNiG jako jedynej pokrywanie kosztów, miał w głowie, jak to artykułował nie tylko w rozmowach, ale i w korespondencji, udostępnienie tego terminalu na promocyjnych warunkach innym dostawcom niż my, czy innym handlarzom niż my, innym spółkom. Do tej pory takie zainteresowanie się nie pokazało, w związku z tym uprawdopodobniła się nasza aktywność i tylko nasza na tym terminalu od strony regulacyjnej i nie było przeszkód, żeby zablokować pozostałe moce, bo wykupione to one już były tak czy inaczej, koszty pokryte były tak czy inaczej. Według Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rezerwacja zwiększonych zdolności przesyłowych ma umożliwić realizację wielu celów strategicznych. Chodzi o zróżnicowanie kierunków dostaw gazu oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Pojawiły się także informacje, że operator systemu gazowego, Gaz-System, do którego należy polskie LNG, podjął decyzję o rozbudowie instalacji. Celem jest osiągnięcie zdolności przesyłowej rzędu 7,5 miliarda metrów sześciennych. W ubiegłym roku stwierdzono 552 przypadki naruszeń praw pacjenta. Tak wynika ze sprawozdania pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej. Najwięcej problemów dotyczyło dostępu do świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej. Pojawiły się też m.in. te związane z przestrzeganiem prawa do informacji czy wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. W dokumencie wskazano też na poprawę przestrzegania praw pacjenta
pacjenta. W 2016 roku zanotowano zmniejszenie się liczby potwierdzonych naruszeń. W porównaniu z rokiem poprzednim spadła ona o 9 punktów procentowych. Dr Adam Sandauer, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, na takie dane patrzy jednak z dystansem. Przedstawione przez rzecznika dane wskazują na to, że sytuacja uległa poprawie, że jest mniej naruszeń praw pacjenta. Ja nie jestem przekonany co do tego, natomiast widać zupełnie coś innego, że obecnie instytucja rzecznika praw pacjenta działa troszkę skuteczniej niż w przeszłości. No ale to oczywiście jest wynikiem tego, że Prawo i Sprawiedliwość na ten urząd robiło presję, żeby pani rzecznik wzięła się do pracy inaczej niż w poprzednich kadencjach. No ale ten urząd podjęła się dobrze, a nie tylko dlatego, że jest presja polityczna. W związku z naruszeniem zbiorowych praw pacjentów w ubiegłym roku rzecznik wydał 51 decyzji. Do jego biura wpłynęło natomiast około 69 tysięcy różnego rodzaju zgłoszeń. Łącznie prowadzono prawie 1400 postępowań wyjaśniających. Sprawozdanie objęło też działalność rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Łącznie zajęli się oni blisko 12 tysiącami spraw. A w minionym roku w celu poprawy stopnia przestrzegania praw pacjenta w Polsce rzecznik skierował 366 wystąpień o charakterze systemowym. Realizacja nowego prozdrowotnego programu Mleko dla Szkół jest poważnie zagrożona, ostrzegają związkowcy z Solidarności. Według przedstawicieli sekcji krajowej przemysłu mleczarskiego, spirytusowego i koncentratów spożywczych powodem jest niedofinansowanie przedsięwzięcia. Od nowego roku szkolnego 2017-2018 dwa programy Mleko w szkole i owoce i warzywa w szkole będą połączone, jednak bez zwiększenia nakładów na ten cel. Związkowcy proponują zastąpienie obu programów wspólnym programem dla szkół. Jego celem miałoby być również kształcenie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych. Mirosław Nowicki, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność, podkreślił, że to szkoła sama powinna decydować, czy chce korzystać z obu programów. I to właśnie my wskazujemy właśnie, żeby to było właśnie, że szkoła dobiera potrzeby dzieci, no bo jeszcze moje dzieci, moja rodzina pochodzi z okolic Grójca, gdzie te owoce są dostępne właściwie na co dzień dla tych dzieci i one będą jednocześnie miały ten program cząstkowy, a więc szkoła powinna wybrać. Wybieramy mleko dla naszych dzieci w naszych okolicach Sandomierza, Grójca, gdzieś rejonów Półtuska i tak dalej, czy Wielkopolski, gdzie jest wielkie sadownictwo i tam nie potrzeba tych owoców, bo one są dostępne na co dzień. Natomiast mleko nie jest dostępne i szkoła kontraktowała właśnie za taką i taką kwotę, która ma nie przekroczyć na ucznia i tak dalej, i tak dalej. Budżet programów żywnościowych Unii Europejskiej dedykowanych dzieciom na 2017 rok wynosi 250 milionów euro. Polska z tych środków pozyskuje 230 milionów złotych, w tym na mleko w szkole 150 milionów złotych, a na owoce 80 milionów złotych. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Nasze dzieci idą do szkoły, a my razem z nimi. Naszym gościem będzie pani Małgorzata Waczyńska, pedagog i katecheta. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś w Radiu Maryja w audycji dla małżonków i rodziców proponujemy temat Jeśli emigrować, to razem czy osobno? Naszym gościem będzie pan Tomasz Kania, wicedyrektor katolickiego Radia Londyn. Początek tego spotkania godzina 21.30. Dziesięć minut po godzinie 14. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy z liturgii godzin. Już za moment będziemy się modlili wspólnie następującymi tekstami. Korzystamy z czwartego tomu liturgii godzin i podaję teraz strony. Hymn. I tak, hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy z pierwszego tygodnia. Strona 505. Psalmodia ze strony 560. Czytań, werset i modlitwa z 563.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wieczór napełnij swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia, kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Błogosławieni, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem. Którzy zła nie czynią, lecz chodzą Jego drogami. Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania. Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków. Przestrzegać będę Twoich ustaw, abyś mnie nigdy nie opuścił. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Niech moje serce cieszy się z Twojej pomocy. Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał, jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze. Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, a w moim sercu codzienną zgryzotę. Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie. Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie mój Boże. Oświeć moje oczy, by mnie zasnął w śmierci. By wróg mój nie mówił, ja go zwyciężyłem. By się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech moje serce cieszy się z Twojej pomocy. Bóg poddał wszystkich pod władzę grzechu, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga, zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli? Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych. Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, lecz Pan jest jego ucieczką. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy. Nasta. Tu Radio Maryja. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi Piotr. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że traktuje bardzo poważnie stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie stanu praworządności w Polsce. Zastrzegła, że zależy jej na bardzo dobrych relacjach z Warszawą, lecz nie może trzymać języka za zębami. Na spotkaniu z dziennikarzami Merkel, zapytana o ocenę sytuacji w Polsce, powiedziała, że Polska i praworządność to poważny temat. Warunkiem kooperacji w ramach Unii Europejskiej są zasady praworządności, podkreśliła. Angela Merkel zapowiedziała też, że o praworządności w Polsce będzie wyczerpująco rozmawiała jutro w Berlinie z szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude'em Junckerem. To kolejny krok w akcji naciskania na Polskę, ocenia europoseł i profesor Zdzisław Krasnodębski. W tej chwili ruch należy do Komisji Europejskiej.
Europejskiej. Prawdopodobnie w tym celu przewodniczący Juncker jedzie do Berlina, aby uzyskać tak naprawdę zgodę na ewentualne dalsze kroki, które komisja by miała podjąć. No, albo byłoby to w części procedury w naruszeniu traktatu i skierowanie kwestii do Trybunału Sprawiedliwości, no albo to coś innego, jakiś inny sposób. Jeżeli Angeli Merkel tak zależy na stosunkach z Warszawą, no oczekiwalibyśmy bardzo jasnego stwierdzenia faktu, no że w zasadzie komisja w tej sprawie działa zbyt pospiesznie, nieroztropnie. Wczoraj Polska wystosowała odpowiedź do Komisji Europejskiej na jej rekomendacje w sprawie praworządności. Warszawa kwestionuje m.in. kompetencje Komisji w sprawie oceny systemu wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska już odrzuciła stanowisko Warszawy. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się wchodzącą wkrótce w życie reformą emerytalną. Ministrowie wysłuchają informacji minister pracy na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego. Nowe przepisy, zgodnie z którymi kobiety uzyskają prawo do emerytury od 60 roku życia, a mężczyźni od 65, wejdzie w życie 1 października. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poinformowała, że ZUS jest przygotowany do reformy i napływu wniosków emerytalnych. Dodała, że testem była działalność doradców emerytalnych, którzy w ciągu 2 miesięcy przyjęli już ponad 360 tysięcy interesantów. Również jeżeli chodzi o kwestię możliwości właśnie takiego ewentualnego wzmożonego odwiedzania naszego oddziału przez ubezpieczonych, trochę też to już przerobiliśmy przy doradcach emerytalnych, no bo skoro przyjęliśmy od 3 lipca do 24 sierpnia 360 tysięcy i obsłużyliśmy, i ta ocena jest bardzo wysoka, to znaczy, że już jakoś właśnie mamy to przećwiczone i w tej chwili myślę, że to też sprawnie będzie przebiegało przyjmowanie tych wniosków, ustalanie prawa i wypłata tych świadczeń emerytalnych. Wniosek o emeryturę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Będzie to możliwe już od piątku, 1 września. Nie wszyscy uprawnieni do przejścia na wcześniejszą emeryturę muszą skorzystać ze swojego prawa. Doradcy emerytalni przypominają, że każdy dodatkowy rok pracy to średnio o 8% wyższe świadczenie emerytalne. W Sejmie odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, organu nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym tematem spotkania była kwestia bezpieczeństwa publicznego w kontekście przepisów dotyczących czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie. Szef Rady, poseł Janusz Śniadek, wskazuje, że chodzi o zwrócenie uwagi na konieczność stosowania się firm z tych dwóch obszarów, transportu i zdrowia, do obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach pracodawcy nie zapewniają swoim pracownikom odpowiedniego odpoczynku. Takie sytuacje zdarzają się m.in. na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Mamy dobre regulacje, wciąż jednak nie wszyscy chcą ich przestrzegać, a to przekłada się na poziom bezpieczeństwa publicznego, mówi przewodniczący Rady poseł Janusz Śniadek. Chodzi o przepisy i ich egzekucję. No to jest jakby ciągle sprawa fundamentalna, bo z jednej strony mamy pewne regulacje dobre na europejskim poziomie, natomiast jest kwestia egzekwowania ich od wszystkich zakładów, kierowców, osób pracujących w tym obszarze. No jest to jedno, jest inspekcja transportu drogowego, to dwie bardzo poważne, ważne instytucje państwowe tym się zajmują, ponieważ mało jest takich obszarów życia, aktywności gospodarczej człowieka, publicznej, jak transport, mający wpływ na nasze bezpieczeństwo. Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy m.in. ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Dzisiejsze posiedzenie Rady odbyło się w cieniu śmierci Romana Giedroycia, głównego inspektora pracy, który zmarł w niedzielę.
W województwie lubelskim wykryto 3 nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń. Tym samym liczba ognisk wirusa ASF wzrosła do 91. Ognisko wykryto w gospodarstwie w Janowie Podlaskim oraz w 2 gospodarstwach w Międzyrzeczu Podlaskim. W miejscach tych zostały wdrożone procedury związane z likwidacją choroby. Wirusa ASF wykryto w naszym kraju po raz pierwszy w lutym 2014 roku. Tylko w tym roku stwierdzono 68 ognisk tej choroby. Afrykański pomór świń to choroba niegroźna dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze dotyczące zarówno produkcji trzody chlewnej, jak i poważne ograniczenia w produkcji i sprzedaży wyrobów z mięsa. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 19 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby. Na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na wschodzie kraju miejscami zmienny. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. Ciśnienie będzie powoli spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Nasze dzieci idą do szkoły, a my razem z nimi. Naszym gościem będzie pani Małgorzata Waczyńska, pedagog i katecheta. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś w Radiu Maryja w audycji dla małżonków i rodziców proponujemy temat Jeśli emigrować, to razem czy osobno? Naszym gościem będzie pan Tomasz Kania, wicedyrektor katolickiego Radia Londyn. Początek tego spotkania godzina 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jeszcze wrócimy. Mimo ukraińskiej blokady IPN będzie pracować na Wołyniu. Taki jest nasz obowiązek ludzki, chrześcijański, polski, przyrzeka profesor Krzysztof Szwagrzyk. W naszym dzienniku również rozmowa z nieugiętym wiceprezesem IPN-u. Dieta bez margaryny. Amerykanie zakazują produkcji margaryn. Utwardzone oleje roślinne znacznie bowiem zwiększają śmiertelność. Kto zatem korzysta na promowaniu w Polsce margaryn jako produktów prozdrowotnych, pyta nasz dziennik. Podkarpackie dziękuję biskupowi Frankowskiemu. Niezliczone są dokonania i zasługi księdza biskupa Edwarda Frankowskiego dla Podkarpacia. Nasz dziennik relacjonuje uroczystości honorujące księdza biskupa. Czuwania za Polskę. Od 1 września przez 9 pierwszych piątków miesiąca będziemy w sposób szczególny modlić się za Polskę. Włącz się i ty. Szczegóły w naszym dzienniku. Moja mama odmówiła aborcji. Przestrzegano mamę, że urodzimy się z wodogłowiem. Dziś z bratem jesteśmy kapłanami. W naszym dzienniku poruszający wywiad z księdzem Sławomirem Kostrzewą. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13 przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam rodzinę Radia Maryja i zapraszam na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła, powstać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość.